Witam, witam, cześć. Zapraszam na trzeci odcinek z Hellpoint. Już chyba wiem, gdzie mamy iść. Dokładnie w tamto miejsce. Się udamy. Musiałem skorzystać z poradnika. Teraz mam nadzieję, że mamy na tyle mocną postać, żeby tutaj sobie z tym poradzić. Arkologii. Wszędzie chyba zdaje się jest... tak, to jest chyba to samo. Jakoś ten świat do mnie nie przemawia, ale gra się całkiem przyjemnie. Tutaj ta grafika mi się nie podoba. Ale zobaczymy. Grę można ukończyć nawet w 6 godzin. Gdyby ktoś się postarał, ale... Dobra, tu chyba nic nie ma. Musimy sobie odblokować oczywiście szybką podróż. Mamy fajną broń zdobytą. W poprzednim odcinku udało mi się ją zdobyć. Officer Glaive plus 1. Musiałem ją wykuć. I ulepszyłem sobie ją raz. I tu mamy taki zestaw Ancient Warrior Armor. Lepszy rycerz niż nic. Tak jest silny atak. Długo ładuje się trochę. Ale co ciekawe, w grze można bronie się ulepszają, jak ich używamy przez dłuższy czas. Mamy tu też trzeci poziom wbity, drugi przepraszam. Weight handling i tu mamy the weapon feels lighter on in the hand. Także nie wiem, czy to już mamy wbite, a to się odblokuje, czy na odwrót. Czekajcie, bo coś tam cholera było na górze. Długa podróż. To przydałoby się... Tu jest zamknięte. O. Jakiś... mapka by się przydała. Nie wiem, czy w tej grze jest mapa w ogóle? Nie, no chyba nie ma mapy. Znaczy mapa jest tylko jak wybieramy sobie... no niestety nie ma czegoś takiego chyba jak mapa. A szkoda. Zresztą w Solcach nigdy nie było mapy. O kurde, co to jest? Aha, to jest ten. Szybka podróż. Ognisko. Po prostu. Wiecie co? Nie wiem, co sobie weźmiemy. Coś bym sobie wziął. Zmniejszył udźwig. Refleks zwiększył. Nie wiem. Coś trzeba wziąć. 115 życie. Dobra, weźmy życie. Aha. I możemy sobie teraz, moi drodzy... O, widzicie? Mamy tutaj Observatory. Embassy. A my jesteśmy gdzieś na dole. Nie wiem gdzie. Dobra, super. Najważniejsze to, że dalej gramy i mamy... Ulepszono mamy tą... strzykawkę. Plus 1 do leczenia. W poprzednim odcinku pokazuję, jak to zrobić. Więc zapraszam. Nie wiem, z kim będziemy walczyć, ale mam nadzieję, że... Okej. Na dwa hity. Na szczęście walczymy z tymi przeciwnikami, co... Na początku gry, gdzie można powiedzieć, że spoko, jest w miarę łatwo już teraz. To mamy taką broń. Nie ma co się też dziwić.
O kurde, Railgun, Firearm Conductor plus 1. O, czekajcie, jestem aż ciekawy. Czy ja mogę sobie... A, nie możemy założyć, bo brakuje nam Cognition 8. A ja mam chyba to na poziomie, zdaje się, zerowym. No tak, czyli de facto nie będziemy mogli używać broni palnej. Bo musimy 8 poziomów wbić. Na szczęście te obrażenia nie były jakieś mocne, ale trzeba mieć się na baczności. Aha! Takie baty. Mamy te materiały do... Chociaż ja bym tutaj nie spadł i nie zginął niepotrzebnie. Więc może lepiej zeskoczmy gdzieś tutaj. Nie wiem, co to tam jest na górze, ale to chyba nie ma znaczenia. O, oh, wow. Chyba bijemy każdego, kogo napotkamy, bo chcę doświadczenie zdobywać. Materiały przerabiamy w obserwatory chyba. W maszynie. Nie robię speedruna, nie mam zamiaru robić speedruna. Chcę w miarę wymaksować postać. O, mamy 3T nagle. 3 flaszeczki leczące, widzicie? Super. Nie wiem, czy dlatego, że udało mi się odblokować trzecią szczelinę. Daring Fiji. No to właśnie to. Jak chcę go skorzystać? Bo tutaj mieliśmy. Oto co to jest. Jeszcze te pieniążki znalazłem, coinsy. Aha, tu jest boss, widzę. Aha. Dobra, czekajcie, bo tu mamy bossa. Więc chyba skorzystamy z opcji z... Poczekajcie, ile ja mam tych... Poziom sobie bym wziął, wiecie? Nie wiem, czy mam wystarczającą ilość tych... Kurczę, kolejny boss. Ciekawe, czy przysiądzie za pierwszym razem. Wiem, że się wszyscy zrespią. Co to jest Polarize? Increase enemy strange. Aha! Nie. Nie chcę tego robić. Jeden poziom zawsze coś. Nie wiem, czy ja chcę zwiększać siłę, czy coś innego. Może wiemy staminę. Będziemy mogli dłużej bić. Dobra, idziemy tego bossa. Starcza, powiem, w tej grze jest zbędna. Ej, nawet się nikt nie zrespił.
Trzymajcie kciuki. Ej, to mam jakąś umiejętność chyba. Jak to ten. Wróć. Use ability delayed. O kurde, coś aktywowałem. Widzicie, mana nam się nawet zmieni. Co ten. Powoli nam się ładuje ta. Mam cię. Super. Nie wiem, czy to jest 6,22% ukończenia gry, czy jaki ciul. I czy ja bym sobie może skorzystał z tego i wykorzystał te aksy, nie? Drugi boss pokonany za pierwszym podejściem. New break. Oj, dwa poziomy możemy wziąć. Weźmy sobie jeden do loada, jeden do siły. Może refleks sobie zwiększymy. Siłę i refleks. Nie, load is refleks. Super, super. Zaraz tam wejdziemy. Poczekajcie, bo tutaj jeszcze mamy kilka przejść, wejść. Half module. Super. Co to daje? Provides a slight boost of health. A tu zamknięte. Czekajcie, tu jeszcze widzicie coś jest. A, i tu są schody jeszcze na dół. Nowa broń. O kurde, czekajcie, bo tu mamy. Nowego przeciwnika. Co tu się kuźwa dzieje? On się odnawia? Co? Bieg. Jaki był bieg? Dobra. A tu? Ta broń się robi zdecydowanie dłuższa.
O kurwa, jaka maczeta. I musimy niestety wrócić. Teraz. No dobra, spoko, tutaj coś jest. Nie szamuj to Vejle, by cię też Vejle. Paszport skęt. Szratan wypyć. Ze są gwy, są sumie. Nie rozbrać toć tak kulisz ma. Krzypto przypuć no żadych we. Ze są gwy, są sumie. O kurde, mamy tutaj jakby... trzy przejścia, bo to też jest otwarte chyba. Koniec co zdobyłem. Żadan wyrmyć. Nie szamuj to Vejle, by cię też Vejle. Ze są gwy, są sumie. Szratan wyrmyć. Wyr nie zumrze, ma reszta wiesz. Szratan wyrmyć. Ruch szedł, wierzch ma wciąż. Jerbaszlaj. Jerbaszlaj. Ile masz lat? Jerbaszlaj. Rucham wirutem. Jerbaszlaj. Organizować rej rzecz. Ni chuj bli. Ni chuj. W łbie ważka. Ruch szedł. Pie. Organizować rej rzecz. Organizować rej rzecz. Łbie waż. Ruch szedł. Wierz ma. Pusi banka. Organizować. W łbie ważka. Organizować rej. Rybaszlaj. Pusi banka. Ruch szedł. Ni chuj bli. Wszystko wiemy. Fantastyczna fabuła. Czekajcie, bo tam coś się otwarło. The 5E Ace of the Archaeology carving into mind with each cycle. Okej, czyli na razie tędy nie przejdziemy. Spróbujmy w takim razie wejść tutaj do tych drzwi obok. Aha. A tu co, ślepy zaułek? A kurde, ja pierdziu, już miałem wracać. O kurde. Co to jest? Coś tam jest. Tam chyba nie... Aha, bo to jest winda. Wróć, to jest winda. A tutaj mamy jeszcze jedno przejście. Cholera. Thank you.
Ja pierdziu, ile przejść, można się pogubić. Nie zapamiętam wszystkich ścieżek. Czego oni tu bronili? A to jest zamknięte przejście na razie. Można ewentualnie jeszcze się wrócić i spróbować tam przeskoczyć. A tu za jeszcze coś jest. To prawdopodobnie jest jakieś przejście, tylko zablokowane. Przydałoby się to odblokować, może co? Kurde, coś tu jest chyba. A, to jest skrót. O, tutaj jeszcze coś mamy. Schowane. No tak, w sosach... Przedmioty były chowane. A widzicie, jak się to tutaj ta godzina na nałoży na siebie, to mamy trzy apteczki. Na tym zegarze, w lewym górnym rogu. Shit, 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 shit. Ale ja nie chcę tego robić chyba na razie. Energy. Na razie to tyle nam wystarczy. Tylko jeden poziom mogę wziąć. Dobra, to wezmę życie. Bo to chyba, żeby tutaj to połączyć... Synchronis Bridge. To ja potrzebuję przedmiot. A tych przedmiotów jest chyba ograniczona ilość. Więc lepiej sobie robić... Kurczę, nie wiem jak to aktywować. Kurde, co to się stało? A życie nam się podniosło, tak? A kurczę, ja tego nie założyłem. A to możemy jakoś w jakiś sposób. No dobra, dobra, ale tylko chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. O, to jest dosyć ciekawe chyba. Ale nie mamy siły i refleksu, żeby to założyć. Natomiast, patrzcie, nam życie wzrosło. Mamy teraz 145, a jak to ściągniemy? Unequip. No to mamy tego życia teraz 122, czyli mamy tutaj... Super. Więcej HPK. Ale jeszcze chciałem coś sprawdzić. Tutaj, w tym miejscu chyba... Oto. Can use to connect bridge together and travel between them, widzicie? Czyli to jest potrzebne, żeby móc się przemieszczać pomiędzy tymi szczelinami. Dobra. I tutaj de facto nie ma nic więcej chyba. Ej, kurczę, jak ja teraz... Aha, matko. O, właśnie.
O właśnie. Taka głupia przeszkoda. Skuteczna, jak widać. No nic. Odnowili nam. Niestety. Ale to może dobrze. O, zdobyłem tarczę jakąś inną. To zastanawiam się, czego nie możemy sobie tego przejścia tu odblokować i czego to jest zamknięte, cholera tutaj. Pójdziemy tutaj. Jeszcze zobaczmy tą tarczę, którą udało mi się zdobyć. To nawet... O kurde, pieczona, ale ciężka jest, suka. 90% odporności na ten. Ta kosztuje chyba, że 5 kilo. O. No proszę. 90% odporności na obrażenia fizyczne to już jest coś. Będzie można tego używać. Zobaczmy teraz to przejście. Darmy spadł. Ja ci pierdzielę. No proszę, ta tarcza się już sprawdza. Ale czuć siłę tych ciosów, tego ataku. A bo my jesteśmy na moście, tak? Teraz. A tu? Nie, jesteś na górze. Troszkę życia tracę, no ale... Musimy sobie chyba odblokować to przejście. No cóż. Nowy zestaw pancerza. Ciekawe, czy lepszy, czy gorszy. A nie mogę go założyć, bo nie mam refleksu 7. Ale tu wszystko jest gorsze. Tylko, że ten pancerz jest lżejszy. To jest prawdopodobnie do jakiegoś maga. Lub coś w tym stylu. Tutaj trzeba przeskoczyć, nie? Zamknięte.
Dobra gra, powiem wam, dobra gra. Znaczy nawet mu para z gęby leci, jak oddycha. Gdzie tutaj musi być zimno. I to chyba bardzo zimno. Słuchajcie, bo tu mamy dwie ścieżki. Mam się w nowy typ przeciwnika. Dobra. Powiem wam, że zakręcone te poziomy strasznie. Nie ma? No nie żartuj pan. A tutaj jest przejście. O kurde. Ja cię pierdziu. Dobra, weźmy leczenie może co, czy nie? Jeszcze za wcześnie. Kurde. Masakra. Wędrujemy gdzieś po świecie. Aha, ja się wróciłem. O kurde, jak to teraz stąd wyjść? Czy ja przypadkiem wtedy nie przyszedłem? A, dobra, tutaj była ścieżka jeszcze i tutaj jest, dobra. I de facto... Ej, no tędy to nie szedłem na pewno. A nie, byliśmy tutaj, dobra. Okej. Kurde, jakie zakręcone te korytarze. I tu co jest? O kurde, bela, rebalans. Aha, dobra, mamy skrót zblokowany, super. Dobra, elegancko. Jakaś winda? Nie. A co mi to dało, że ja tutaj przyszedłem w ogóle? Znaczy to, że sobie odblokowałem to przejście tu. Kurde, niedobrze. Jeszcze raz tędy będziemy szli? Widziałem, że to z innymi ścieżkami, co? Tego się chyba na razie nie da. Nie wiem, czy to się da otworzyć. Chyba nie.
tam nie będę nawet próbował przeskakiwać, bo chyba nic z tego nie ma. Dobra, to był ten taki ryczący przeciwnik. Dobra, tutaj było zejście na dół. Pamiętam. I tutaj, dobra. Słychać przeciwnika, ale go nie widać. A, i tutaj mamy dwa przejścia, widzicie? I tędy żeśmy przyszli, a i tu jest ten skrót. Kurczę, w takim razie coś przeoczyłem. Pytanie co? No i tu była ta znajdźka plus skrzynie, które można było zniszczyć. No i tutaj do góry i sądzę, żeśmy się wrócili. No coś przeoczyłem. No i tu mamy te dwie ścieżki. Ja pierdziu, masakra. Myślicie, że tam musimy zeskoczyć? Ryby, kuźwa, pływają. Znaczy latają, chciałem powiedzieć. Ścieżki znowu. Trochę tu ciemnawo. Aha, czyli też mam odblokowanie skrót już. Dobra, tu już wiem, gdzie jesteśmy. Super. Żeby tylko dotrzeć do tej szczeliny. Byśmy mogli sobie zakończyć materiał. Znaczy jeszcze na programie chwilę, ale... Tylko nie wiem, czy jak ja wejdę, czy się gra nam zapisze w ogóle. Jest, szczelina. O wilku mowa. Myślę, że tyle chyba, co? Soch District. A raczej Son, Sochn District. No dobra, to chyba tyle. Tu sobie zakończymy. Kolejna dzielnica przed nami. Kurczę, fajna gra, naprawdę. Myślę, że nie ma co dalej grać, że sobie tutaj zakończymy. A, pamiętacie, tamtędy żeśmy przechodzili chyba, tak? Czy nie? Nie, tamtędy żeśmy nie przechodzili. To nie jest to. Dobra, pogramy jeszcze ze 3 minuty. Oh shit. Tu jest szczelina.
There is no refuge here. Turn back. This place is lost. Dobra. Zostawmy sobie tą lokację w spokoju. W następnym odcinku będziemy tutaj eksplorować. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za grę. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich bardzo ciepło. Piona.